Dzień dobry wszystkim, dziękuję bardzo. Ja pozdrawiam zaprzyjaźnioną Gdynię, bo rzeczywiście tych działań w Gdyni z własnego doświadczenia wiem, że jest mnóstwo. Ja tylko wspomnę, że taki ambitny cel, który postawiła sobie Gdynia, aby do roku 2030 połowa autobusów i trolejbusów to były pojazdy zeroemisyjne. To jest bardzo ambitny plan. Też pojazdy wodorowe, o którym wspomniała pani Hania na koniec. Ale myślę, że warto też powiedzieć o tym zakresie działań OPEC-u Gdynia, który podłącza coraz to nowe dzielnice. Tam też jest duży udział OPEC-u w likwidacji niskiej emisji. No i myślę, że powszechnie znana Pomorska Kolej Metropolitalna, pewien ewenement w skali kraju, gdzie samorządy ponad podziałami potrafiły się porozumieć. Transport publiczny kolejowy uznawany jest za jeden z najbardziej ekologicznych z uwagi na swoje zdolności przewozowe. Tutaj wielkie zasługi Gdyni w tym obszarze i pana prezydenta Szczurka wraz z całą załogą. Ale przechodząc do tego takiego może głębszego kontekstu zintegrowanego, mówił pan prezydent i pani kierownik, jak podeszła do tego Gdynia. Myślę, że to będzie spójne z tym, co zamierzam powiedzieć. Zaczęła Gdynia od dokumentów strategicznych typu plan gospodarki niskoemisyjnej, ale też Gdynia jest członkiem, jednym z pierwszych członków porozumienia burmistrzów w kraju i ma wdrożony program na rzecz zrównoważonej energii SEAP. A także, tak jak powiedziała pani kierownik, nowy, uchwalony w czerwcu tego roku program polityki energetyczno-klimatycznej, to pokazuje, że w Gdyni powietrze jest ważne. Słyszeliśmy też 20 lat, 20 lat konsekwentnej takiej zintegrowanej polityki. A czy dla nas ochrona powietrza powinna być ważna, czy jest ważna, czy już czeka nas taki czerwony ambulansik, który odwiezie nas do lecznicy z uwagi na nasze różnego rodzaju dolegliwości związane ze złą jakością powietrza. Czy też konieczne jest takie zintegrowane podejście do ochrony powietrza? Myślę, że nie ma wątpliwości po wystąpieniu Gdyni. Powietrze jest takim elementem w naszych miastach, bez którego, może to truizm, nie da się żyć. Ale powietrze jest dobrem wspólnym, jak ja to często nazywam, bo wzajemnie od siebie zależymy. O ile można wyobrazić sobie, że ktoś niesie swoją butelkę wody, no trudno, żeby wyobrazić sobie, że ktoś niesie swój aparat tlenowy. Czy to nas czeka? Jak jest w polskich miastach? Jak nas oceniają inni? No niestety, nie jest to niestety zielony ambulansik, tylko czerwony z oznakami koloru czarnego. Bo jak podaje w raporcie w ubiegłym roku Europejska Agencja Środowiska, rocznie z tytułu złej jakości powietrza przedwcześnie umiera ponad 45 tysięcy Polaków. Jak przyjrzymy się temu wyciągowi tutaj z raportu, który tutaj zamieściłem, to w tym miejscu znajdziemy, że prawie 43 tysiące Polaków umiera z powodu pyłu, zapylenia pyłem PM2,5. Kiedyś do tego wrócę w mojej wypowiedzi. Potem następny to są tlenki azotu, ozon. Generalnie to jest według tego raportu, a także zgadza się z nim WHO, te 45 tysięcy przedwczesnych zgonów w kraju. Proszę Państwa, miasteczko czy miasto wielkości Sopotu lub podobnego. Co powinniśmy zrobić? Czy to tylko ten pył PM 2,5, ten najgroźniejszy? Nie, nieprawda. To też jest pył PM 10. Który tutaj jest na tym lewym slajdzie, gdzie jesteśmy tutaj liderem. Niestety fatalnie też jest z benzoapirenami. Polska jest czerwoną wyspą. Niestety benzoapiren to jest podstawowy składnik, bardzo niebezpieczny tego powszechnego smogu, więc mówiąc wprost, z powietrzem jest fatalnie w Polsce, nie ma tutaj co udawać, że jest łatwo. Proszę Państwa, gdyby tak przeliczyć te 45 tysięcy, to okazałoby się, że dziennie umiera z tego tytułu przedwcześnie ponad setka Polaków. To mówi samo za siebie.
jak wpływa zła jakość powietrza na nasze zdrowie praktycznie na wszystkie obszary. Tutaj po lewej stronie zamieściłem taki ideogram, który pokazuje, nie będę tego omawiał, bo to nie jest celem. Ja cały czas nawołuję do tego zintegrowanego podejścia. Powietrze przemieszcza się, powietrze jest dzisiaj zatrute w moim mieście, wiatr przewiewa do sąsiedniego miasta i przenosi się to zatrute powietrze do sąsiadów, a do nas napływa być może jeszcze bardziej zatrute, więc badano też 50 miast w Polsce i, przepraszam, 50 miast w Europie. Ten prawy slajd pokazuje to wszystko, co jest na czerwono, to są polskie miasta. Proszę Państwa, ponad 60% na tej liście, grubo ponad 60% na czele tego zestawienia to są polskie miasta, jeżeli chodzi o, tutaj akurat mamy pył PM2,5, więc powietrze jest tematem do wstydu, a nie do chluby. Wielkie wyzwania przed nami. Jak to się dzieje? Jak w ogóle możemy walczyć w taki zintegrowany sposób o jakość powietrza? Działa w Polsce monitoring jakości powietrza. Mówiła o tym pani kierownik Hania Banasik. Jakość powietrza jest monitorowana w ramach Państwowego Systemu Monitorowania Środowiska. Cały szereg czynników jest branych pod uwagę. Ja tutaj tylko zaznaczyłem na czerwono ten nieszczęsny PM2,5, ale to są też węglowodory wielopierścieniowe, do których zaliczany jest między innymi ten słynny benzoapiren. Idąc dalej, ten monitoring jest prowadzony w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska, które do 30 kwietnia każdego roku mają dokonać takiej oceny. Jeżeli ta ocena oczywiście, i to nie jest prawdą, że jest dokonywana według jakichś takich wyśrubowanych polskich przepisów, nie, ona musi się mieścić w dyrektywach unijnych, które nas obowiązują i są implementowane do polskiego porządku prawnego, więc te raporty, które robią w WIOS-ie do 30 kwietnia, jeżeli są przekroczenia, to ten monitoring może jeszcze jest prowadzony w dwóch obszarach, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia i roślin. Przy zdrowiu to jest 12 substancji jest monitorowanych, jeżeli chodzi o rośliny, to są 3 zanieczyszczenia. Bardzo groźne w zakresie szczególnie zdrowia te 12 substancji. Jak popatrzymy na to, co tutaj wypisałem, to są tlenki siarki, azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył PM10, PM2,5 oraz oczywiście te oznaczane w pyle PM10, ołów, arsen, kadm, nikiel, benzoapiren, chyba jeden z najgroźniejszych składników smogu. Kraj podzielony jest na strefy, to są albo aglomeracje w granicach 250 tysięcy, albo 100 tysięcy lub pozostałe obszary województwa. Jeżeli w danej strefie jest stwierdzona jakość powietrza, jeżeli to jest klasa C i są przekroczenia, to samorząd województwa uchwala plan ochrony powietrza, który jest konsultowany z samorządami. W tym planie ochrony powietrza ustalane są wszelkie przekroczenia, kierunki działań, harmonogramy, ale także wyznaczone podmioty, do których skierowane są obowiązki ustalone w programie. Mają tutaj obowiązki samorządy szczebla gminnego i powiatowego. I takie przykładowe działania, jakie mogą być ujęte w tym planie ochrony powietrza. Myślę, przykładem była tutaj Gdynia, gdzie wiele tych elementów jest zawartych. Oczywiście każdy samorząd indywidualnie zgodnie z planem ochrony powietrza ustala już i realizuje programy u siebie. Mówiła tutaj Gdynia o posiadanym PGN-ie, SEAP-ie, czy też, jak powiedziała pani kierownik, programie polityki energetyczno-klimatycznej. Oczywiście bardzo istotna jest polityka energetyczna. W Gdyni pamiętam pamiętne dni energii, pomorskie dni energii organizowane w centrum miasta z udziałem mnóstwa mieszkańców, turystów, więc myślę, że także te działania edukacyjne są bardzo istotne, nie tylko te inwestycyjne, bo sprawy świadomości bardzo istotne. Proszę Państwa, jeżeli te plany ochrony powietrza nie są skuteczne,
ustanawiany jest Krajowy Program Ochrony Powietrza i taki został w Polsce przyjęty, przygotowany przez ministra właściwego do spraw środowiska, przyjęty we wrześniu 2015 roku. Na koniec chciałbym wrócić do tego slajdu początkowego. Zintegrowane podejście do ochrony powietrza jest konieczne. Musi być interdyscyplinarne, aby ze wszystkich dziedzin, tak jak pani powiedziała, pani kierownik i pan prezydent Gdyni, to muszą być sprawy związane z ciepłownictwem tym indywidualnym, lokalnym, z ciepłownictwem systemowym, ale też komunikacja publiczna, nawet sprawy oczyszczania miasta, jeżeli chodzi o zbieranie pyłów z ulic. Wiele wątków tutaj się przenika, bo one wszystkie muszą być uwzględnione, jeżeli mamy być skuteczni. Ten niechlubny wskaźnik umieralności przedwczesnej naszych mieszkańców ma być obniżony do maksimum, jak tylko potrafimy. Ogromne wyzwania przed nami, ta integracja wszelkich działań, takie działanie interdyscyplinarne to jest ogromne wyzwanie. Będę jeszcze wspominał o tym w następnym wystąpieniu, jeżeli chodzi o właśnie efektywność energetyczną, bo tak jak powiedział pan Ryszard Grobelny, są ścisłe, w polskich warunkach mamy do czynienia ze ścisłymi związkami produkcji energii, szczególnie energii cieplnej, elektrycznej, z efektywnością energetyczną, z poziomem zanieczyszczenia środowiska. Na tym etapie bardzo dziękuję. Raz jeszcze pozdrawiam zaprzyjaźnioną Gdynię i życzę sukcesów. Dziękuję bardzo.